Dużym wyzwaniem na następną kadencję będzie przejęcie od Agencji Mienia Wojskowego tych terenów pomiędzy osiedlem europejskim a osiedlem bajkowym. Już w 2008 roku, a później w 2019 roku zadbaliśmy o to, żeby w planie zagospodarowania przestrzennego cały ten teren przeznaczyć pod zieleń parkową, zieleń zorganizowaną, tereny rekreacyjne, ścieżki ruchowe, a nawet staw. Agencja Mienia Wojskowego jednak stawia warunki, które dla nas mogą być trudne do zaakceptowania. Ale my doprowadzimy do takiej sytuacji, że porozumiemy się z urzędnikami Warszawy. Pani prezydent poinformowała, że Agencja Mienia Wojskowego jest zainteresowana zamianą nieruchomości. Tereny pomiędzy Bajkowym a Europejskim na działkę przy ulicy Koszalińskiej. Różnica polega na tym, że tam jest 11 hektarów przeznaczonych pod zieleń parkową i tereny rekreacyjne, a tutaj mamy ponad 40 hektarów terenów inwestycyjnych. Wartość tych nieruchomości jest radykalnie różna. Wojsko jest zainteresowane pozyskaniem terenu, na którym zlokalizowana będzie strzelnica wojskowa. I tutaj taki teren jest, tam bliżej Borowiny, tam gdzie kiedyś był bastion. Gdybyśmy doprowadzili do sytuacji takiej, że hektar, dwa, trzy, nawet pięć z tamtej strony wydzielilibyśmy i przeznaczyli na zamianę z Agencją Mienia Wojskowego, to wszyscy bylibyśmy z tego interesu zadowoleni. A pozostałe 30 parę hektarów, na których się w tej chwili znajdujemy, przeznaczyć nie na deweloperkę, bo to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że deweloperki w Kobrzegu już mamy pod dostatkiem, tylko na tereny właśnie sportowo-rekreacyjne, to tutaj mogłyby powstać boiska, o które już kiedyś aplikowała Kotwica Kołobrzeg, tutaj mogłyby powstać korty kryte, o które aplikują również i kołobrzescy przedsiębiorcy. Możemy te cele osiągnąć wspólnie, jeżeli Państwo zagłosujecie na kandydatów KWW Jacka Woźniaka, Koalicja Samorządowa.